Kozielsk, Ostaszków. W tych miejscach znajdowały się obozy dla polskich jeńców wojennych, pojmanych przez Armię Czerwoną. Po agresji sowieckiej w dniu 17 września 1939 roku. Z obozów tych wiosną 1940 roku polscy jeńcy wywożeni byli pociągami do Charkowa, Katynia, Kalinina. To jest do miejsc, w których mordowani byli strzałem w tył w głowy przez funkcjonariuszy NKWD. Zginęło wówczas blisko 22 tysięcy oficerów i podoficerów. Udało nam się dotrzeć do pani Bernadety Szeglowskiej, córki Stanisława Świaniewicza, jedynego cudem ocalałego oficera, świadka wydarzeń w pobliżu Katynia, które bezpośrednio poprzedzały egzekucję grup oficerów polskich. Pani Bernadetta opowiedziała nam o tym, co mówił jej ojciec o tym całym zdarzeniu. Oddział, w którym był ojciec, miał przedostać się na Węgry czy do Rumunii. W nocy jednak Rosjanie zajęli i oczywiście wszystkich wsadzili do więzienia. Gniezdowie ojca odłączyli, jego odłączyli i zostawili w pustym przedziale. W przedziale było mały u góry okienko, on powiedział, że się chce położyć spać. Na korytarzu stał żołnierz. Ale jak żołnierz patrzył w jedną stronę, to on patrzył, co jest, i mówi, że widziałem, jak przyjeżdżał mały samochód, na mniej więcej na 30 osób, i w niektórych wypadkach prosto z wagonu wsiadali do autobusu i po pół godziny autobus wracał. Tyle widział. Mówił, natomiast było, co można było, co było dziwnego, że wszyscy żołnierze byli pod bronią, z bagnetem. Każde wejście, jak przechodzili z wagonu do autobusu, to z jednej, z drugiej strony stali żołnierze. Mówią, że to w obozie ich tak nie pilnowali. Dlaczego? Jego wydzielili, on dopiero dowiedział się w Moskwie.